Księga Niebios. Tom 25. Dlatego bądź uważna i zostaw to mnie. Martwiłam się publikacją pism o woli Bożej i wszystkimi pytaniami, jakie mi zadawali. Myślałam, tylko Jezus zna moje męczeństwo i jak bardzo się męczyłam, gdy ludzie u władzy mówili, że chcą je opublikować. Nikt nie mógłby uspokoić mojego wewnętrznego męczeństwa i żebym powiedziała fiat woli Bożej. Tylko Jezus, swoją uwodzicielską perswazją, przekazując mi lęk przed wielkim złem. Co bym mogła zrobić, gdybym kiedykolwiek wydostała się z woli Bożej, mogła mnie skłonić mnie do powiedzenia fiat woli Bożej. A teraz, widząc, że wszystko idzie tak wolno, pamiętam swoje wewnętrzne zmagania, moje ciężkie męczeństwo z powodu tej publikacji. Po co tyle cierpienia? Kto wie? Kto zobaczy to Królestwo Woli Bożej na ziemi? Być może Jezus sprawi mi przyjemność, pozwalając mi zobaczyć to z nieba. Myślałam o tym i innych rzeczach i zaczęłam się modlić, gdy zobaczyłam w swoim duchu drzewo obciążone owocami, które emitowały światło. A mój słodki Jezus został ukrzyżowany pośrodku tego drzewa. Światło tych owoców było tak silne, że Jezus zniknął w tym świetle. Byłam zaskoczona, a Jezus powiedział do mnie: moja córko, to drzewo, które widzisz, jest drzewem mojej woli Bożej. Ponieważ moja wola jest słońcem, jej owoce zamieniają się w światło i tworzą wiele innych słońc. Jestem w centrum jego życia i dlatego jestem pośród niego. Teraz te owoce, które widzisz, są prawdami, które objawiłem w moim boskim fiacie woli Bożej. Rodzą swoje światło w ciągu pokoleń. Ci, którzy powinni o nie zadbać i pospieszyć się, ale nie robią tego, przeciwnie, zapobiegają owocom tego drzewa zaistnieć. Uniemożliwiają powstawanie narodzin światła i wielkie dobro tego światła. Dlatego musisz być pocieszona za twoje tortury i męczeństwo. Bo między tobą a mną wszystko jest w porządku i że nie zniosłbym w tobie choćby cienia sprzeciwu wobec mojej woli. Byłby to mój największy smutek i nie mógłbym powiedzieć: mała dziewczynka mojej woli dała mi swoją wolę, a ja jej dałem moją wolę Bożą. A ta wymiana woli jest jedną z moich największych radości i dla ciebie też. Jeśli jest wina, to ze strony tych, którzy są niedbali. Dlatego nie smuć się ani nie martw o pytania, które ci zadają. Będę z tobą w tobie, aby udzielić ci światła i potrzebnych słów. Powinnaś wiedzieć, że leży to w moim interesie bardziej niż w twoim. Ciągle myślałam o Bożym fiat woli Bożej, a mój słodki Jezus dodał: córko moja, między nami, w naszej boskości, wystarczy jeden akt, aby zrobić wszystko. Ten akt to wola, myśl, słowo, praca i krok. Tak więc tylko jedno z naszych działań jest mówiący głos, ręka, która działa chodząca stopa. Nasz jeden akt obejmuje wszystko. Jeśli więc istota myśli, pracuje, mówi i chodzi, to cnota naszego wyjątkowego czynu znajduje odzwierciedlenie w każdym akcie stworzenia. Komunikuje dobro myśli, słowa i wszystkiego innego. Dlatego możemy powiedzieć, że jesteśmy nosicielem. Liczba pojedyncza odnosząca się do Boga w Trójcy Jedynego, wszystkich stworzeń i wszystkich ich czynów. Och!
Jak czujemy się urażeni, gdy nasze działania niosą ze sobą głos, myśl, pracę i krok, które nie tylko nie są dla nas stworzone, ale kto nas obraża? Stworzenia ludzkie wykorzystują nasze czyny, aby stworzyć broń, która nas rani i chce zabić. Ludzka niewdzięczności, jaka jesteś przewrotna. Ale ten, kto spełnia naszą Bożą wolę i żyje w niej, jednoczy się z naszym wyjątkowym działaniem. Jego wola jest zjednoczona z naszą i wpływa na nasz czyn. U nas staje się myślą, głosem, pracą i wszystkim. Nasza cnota przybiera ludzką małość, czyni ją nosicielką wszystkich czynów stworzeń razem z nami. Używa wszystkich naszych czynów i form broni, nie żeby nas skrzywdzić, ale aby nas bronić, kochać i wysławiać. Nazywamy ją też naszą wojowniczką, która broni naszych praw. Potem poszłam za wolą Bożą w stworzeniu. Wydawało mi się, że chcę wszystko zawłaszczyć, słońce, aby dać mu chwałę światła i ciepła, morze, aby nadać mu chwałę nieustannego szmeru. Chciałabym mieć wszystko, co w mojej mocy, by powiedzieć Bogu, dałeś mi wszystko, a ja ci wszystko oddaję. Myślałam o tym i innych rzeczach, kiedy mój ukochany Jezus objawił się we mnie. Mówi do mnie: moja córko, jak piękne jest twoje życie w mojej woli, twoje echo rozbrzmiewa wszędzie. Tam, gdzie moja wola Boża jest obecna i wszędzie jest obecna, słychać twoje echo. W ten sposób rozbrzmiewa w słońcu, w morzu, w wietrze, w powietrzu, a nawet przenika do nieba, gdzie przynosi twojemu Stwórcy jego własną chwałę, jego własną miłość i jego własną adorację. A moja wola Boża nie czuje się osamotniona pośród stworzonych rzeczy. Towarzyszy jej echo tej, która żyje w mojej woli Bożej. I czuję, że do niej wracają cała miłość i cała chwała, które wylała w stworzenie. Prowadziłem medytację, ponieważ dzisiaj jest początek nowenny o Dzieciątku Jezus, pomyślałam o 9 ekscesach Jego wcielenia, które Jezus mi powiedział z taką czułością. One są opisane w 1 tomie Księgi Niebios. Z wielką niechęcią przypomniałam o tym mojemu spowiednikowi, bo czytając je powiedział mi, że chce je czytać publicznie w naszej kaplicy. Myślałam o tym, kiedy moje małe dzieciątko Jezus było widziane w moich ramionach, tak małe, pieszczące mnie swoją bardzo małą rączką i mówiące do mnie: jaka ona jest piękna, moja mała córeczka, jaka jest piękna. Jak bardzo ci dziękuję za wysłuchanie mnie. I ja powiedziałam mu: moja miłości, co mówisz, to ja muszę ci podziękować za to, że przemówiłeś do mnie i z taką miłością, jako mój mistrz, udzieliłeś mi tak wielu lekcji, na które nie zasłużyłam. A Jezus dodał: ach, moja córko, jest ich tak wiele, z kim chciałbym porozmawiać i którzy mnie nie słuchają, ale uciszają mnie w duszących płomieniach. Więc musimy sobie nawzajem pogratulować: dziękujesz mi, a ja tobie dziękuję. Ale dlaczego nie chcesz, żebyśmy przeczytali 9 ekscesów, nadmiarów miłości? Ach, nie wiesz, ile w nich życia, ile miłości i łask. Musisz wiedzieć, że moje słowo jest stworzeniem. Zgłaszając ci 9 ekscesów mojej miłości we wcieleniu, nie tylko odnowiłem miłość, którą miałem we wcieleniu,
ale stworzyłem nową miłość, aby zainwestować ludzkie stworzenia i podbić je, aby oddały mi się. Tych 9 ekscesów mojej miłości, przejawiających się z tak wielką czułością, miłością i prostotą, utworzyło preludium do wielu lekcji, które miałem ci udzielić o moim boskim fiacie, by uformować jego królestwo. A teraz, wraz z ich ponownym odczytaniem, moja miłość zostaje odnowiona i podwojona. Czy nie chcesz więc, aby moja miłość, zdwojona, rozprzestrzeniła się i zainwestowała inne serca, aby jak preludium, mogły przygotować się na lekcję o mojej woli, aby ją poznać i aby ona mogła w nich panować. A ja mówię mu, moje kochane dzieciątko, wierzę, że wielu mówiło o twoim wcieleniu. A Jezus, tak, tak, mówili, ale to były słowa wzięte z brzegu mojej miłości i które w konsekwencji nie posiadały ani czułości, ani pełni życia. Ale te kilka słów, które ci powiedziałem, wypowiedziałem je z życia źródła mojej miłości i zawierają w sobie życie, nieodpartą siłę i czułość taką, aby tylko umarli nie czuli się wzruszeni, aby się nade mną litować, dzieciątkiem, które zniosło tak wiele cierpień nawet w łonie mojej niebieskiej matki. Po czym spowiednik czytał w kaplicy pierwszy nadmiar miłości Jezusa we wcieleniu. Mój słodki Jezus objawił się we mnie. Wytężył uszy, żeby słyszeć. I przyciągając mnie do siebie, powiedział do mnie. Moja córko, jak bardzo się cieszę, że to słyszę. Ale moje szczęście wzrasta, gdy trzymam cię w tym domu mojej woli, gdzie jest nas dwoje do słuchania. Powiedz mi, co ci powiedziałem, a ty, co słyszałeś ode mnie? Moja miłość wzrasta, wrze i przelewa się. Słuchaj, słuchaj. Jakie to piękne. Mowa zawiera oddech, a wypowiadana mowa niesie oddech, który powietrze przepływa z ust do ust i przekazuje siłę mojego twórczego słowa. A nowe stworzenie zawarte w moim słowie zestępuje do serc. Posłuchaj, moja córko, w odkupieniu miałem procesję moich apostołów. Byłem pośród nich z całą miłością, aby ich pouczać. Nie szczędziłem trudu w tworzeniu fundamentów mojego kościoła. Teraz w tej izbie czuję procesję pierwszych dzieci mojej woli. Czuję, jak moje sceny miłosne powtarzają się, widząc cię wśród nich. Całą miłość, która chce im przekazać lekcję mojego Bożego Fiata woli Bożej, aby uformować fundamenty Królestwa mojej woli Bożej. Gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo się cieszę, że mówisz o mojej woli Bożej. Niecierpliwie czekam na moment, kiedy zaczniesz mówić, by cię słuchać i by odczuć szczęście, jakie przynosi mi moja wola Boża. Nowenna bożonarodzeniowa trwa. Kontynuując słuchanie 9 ekscesów wcielenia, mój umiłowany Jezus przyciągnął mnie do siebie, aby pokazać mi, jak każdy eksces Jego miłości był bezgranicznym morzem. A w tym morzu wznosiły się gigantyczne fale, w których można było zobaczyć wszystkie dusze pochłonięte przez te płomienie. Ryby pływają w wodach morskich, które tworzą się w morzu. Życie ryb przewodnik, obronę, pokarm, łóżko i mieszkaniem, ojczyzną dla tych ryb, tak, że jeśli wyjdą z tego morza, mogą powiedzieć. Nasze życie się skończyło, ponieważ opuściliśmy nasze dziedzictwo,
ojczyznę podarowaną nam przez naszego Stwórcę. W ten sam sposób te gigantyczne fale płomieni, które powstały z tych mórz ognia, pożerając stworzenia, chciały być życiem, przewodnikiem, obroną, pokarmem, łóżkiem, pałacem i ojczyzną stworzeń ludzkich. Ale opuszczając to morze miłości, nagle znajdują śmierć. A Dzieciątko Jezus płacze, jęczy, modli się, płacze i wzdycha. Ponieważ nie chce, aby ktokolwiek wyszedł z jego pożerających płomieni miłości. I nie chce, żeby ktokolwiek umierał. Och! Gdyby morze miało powód, bardziej niż czułą matkę, opłakiwałaby swoje ryby wyrwane z morza. Bo czuje, że życie, które posiadała i tak pięknie zachowane, zostało jej odebrane. I swoimi falami rzuciłoby się na tych, którzy odważyli się odebrać mu tak wiele żyć, które posiada i które tworzą jego bogactwo i chwałę. A jeśli to morze nie płacze, mówi Jezus, ja płaczę widząc, że podczas gdy moja miłość mnie pożera, i jak bardzo pragnę im przynieść wszelkie dobro. Wszystkie stworzenia ludzkie z niewdzięcznością nie chcą żyć w moim morzu miłości, ale uwalniając się z jego płomieni, wypędzają się z mojej ojczyzny i tracą swój pałac, przewodnika, obronę, jedzenie, łóżko, a nawet życie. Jak mogłem nie płakać, wyszli ze mnie, zostały stworzone przeze mnie i pochłonęły je płomienie miłości, które miałem podczas inkarnacji z miłości do wszystkich stworzeń. Kiedy słyszę 9 ekscesów, które mi powiedziano, wznosi się morze mojej miłości, ono bulgocze kropka i tworząc ogromne fale. Ryczy tak bardzo, że chciałaby ich wszystkich zagłuszyć, żeby nic nie słyszeli, inaczej niż moje jęki miłości. Moje krzyki smutku, moje powtarzające się szlochy, które mówią mu, przestań sprawiać, że płaczę i wymienię mi grek się pocałunkiem pokoju. Kochajmy się, a wszyscy będziemy szczęśliwi, Stwórca i stworzenie. Jezus milczał i w tym momencie zobaczyłam, że niebiosa się otwierają i promień światła, który pochodził z góry, osiadł na mnie i oświetlił wszystkich wokół nas. I mój zawsze kochany Jezus znów zaczął mówić. Córko mojej woli, ten promień słońca skierowany na ciebie jest moją Bożą wolą, która wnosi życie z nieba do twojej duszy. Jak piękny jest ten promień słońca, nie tylko rozświetla i ożywia, ale sprawia, aby życie w świetle odczuł każdy, kto zbliża się i pozostaje blisko ciebie. Ponieważ, jak słońce, rozprzestrzenia się wokół i obdarza otaczającymi cię ciepłym pocałunkiem światła swojego oddechu, swojego życia. I cieszę się, widząc w tobie, że moja wola Boża rozprzestrzenia się i zaczyna torować sobie drogę. Widzisz, morza mojej miłości to nic innego jak moja wola w działaniu. Kiedy moja wola chce działać, morza mojej miłości wznoszą się, gotują, tworzą swoje gigantyczne fale, którzy płaczą, jęczą, krzyczą, modlą się i ogłuszają. Z drugiej strony, gdy mój fiat Bożej woli nie chce działać, morze mojej miłości jest spokojne. Ono tylko cicho szepcze. Jego bieg radości i szczęścia, które są z nim nieodłączne, jest ciągły. Dlatego nie możesz zrozumieć radości, którą czuję, szczęścia, które jest moje i zainteresowania,
które traktuję w oświecaniu i ofiarowaniu mojego słowa, samego mojego serca, tym, którzy pracują nad tym, aby moja wola Boża była znana. Moje zainteresowanie jest tak duże, że zawijam ich ze sobą i rozprzestrzeniam się poza nimi, zabieram głos i w miłości sam mówię o mojej woli w pracy. Czy myślisz, że to twój spowiednik, który przemawia wieczorami, kiedy publicznie mówi o 9 ekscesach mojej miłości? To ja biorę jego serce w swoje ręce i sprawiam, że mówi. Ale kiedy to powiedział, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zostało udzielone. Jezus dodał, córko, błogosławię cię. Wszystko jest dla mnie szczęściem, kiedy muszę działać na kogoś, kto posiada moją boską wolę. Bo jeśli cię pobłogosławień, moje błogosławieństwo znajdzie miejsce, w którym należy umieścić towary i dary, skutki mojego błogosławieństwa. Jeśli cię kocham, moja miłość znajduje w moim fiacie woli Bożej przestrzeń, w której może się umieścić i wypełnić swoje życie miłości. W rezultacie, wszystko, co robię na tobie, w tobie i z tobą, jest szczęściem, które czuję. Ponieważ wiem, że wola Boża ma miejsce na wszystko, co chcę ci dać, i ma moc pomnażania dóbr, które ci daję. Ponieważ robi wszystko. Pracuje nad stworzeniem tak wielu żyć, ile aktów wykonujemy ze stworzeniem ludzkim, w którym króluje. Po czym odbyłem obchód w boskim fiacie woli Bożej. Po raz kolejny wybrawam się do wczesnych dni stworzenia, aby zjednoczyć się z czynami dokonanymi przez naszego Ojca Adama w stanie niewinności. Aby zjednoczyć się z Nim i kontynuować stamtąd w woli Bożej czynić to, co On powinien był kontynuować, gdyby nie zgrzeszył. A mój umiłowany Jezus, objawiając się we mnie, powiedział do mnie, moja córko, stwarzając człowieka, dałem mu widzialny wszechświat, w którym on mógł poruszać się swobodnie i oglądać dzieła swego Stwórcy, stworzone z takim porządkiem i harmonią, z miłości do niego. I w tej pustce także dokończyć swoje dzieła w woli Bożej. I po prostu jak dałem widoczną pustkę, w tym celu, dałem też niewidzialną pustkę, jeszcze piękniejszą, w jego duszy, w której człowiek miał tworzyć swoje święte dzieła, swoje słońca, swoje niebiosa, swoje gwiazdy. I naśladując swego Stwórcę, miał wypełnić tę pustkę wszystkimi swoimi dziełami. Ale odkąd człowiek opuścił moją wolę, by żyć w swojej, zatracił echo swojego Stwórcy i wzoru, aby móc naśladować nasze dzieła. Dlatego możemy powiedzieć, że w tej próżni nie ma nic poza pierwszymi krokami człowieka, wszystko inne jest puste. Jednak musi to zostać zakończone. Dlatego z tak wielką miłością czekam na tych, którzy żyją i będą żyć w mojej woli i którzy, czując moc naszego echa i którzy posiadają w nich nasze modele, pospieszą wypełnić tę niewidzialną pustkę, którą dałem z tak wielką miłością w stworzeniu. Ale czy wiesz, czym jest ta pustka? To jest nasza wola. Tak jak dałem naturze człowieka niebo i słońce, tak dałem jego duszy niebo i słońce mojego fiata woli Bożej. A kiedy widzę, że idziesz śladami niewinnego Adama, mówię, wreszcie, oto pustka mojej woli Bożej, która zaczyna przyjmować pierwsze podboje i pierwsze dzieła stworzenia.
Dlatego bądź uważna i kontynuuj swój lot w mojej woli Bożej. Pomyślałam o narodzinach Dzieciątka Jezus i modliłam się, aby narodził się w mojej biednej małej duszy, aby wyśpiewać Mu chwałę i utworzyć dla Niego procesję w aktach Jego narodzin. Połączyłam się z wolą Bożą i przechodząc przez wszystkie stworzone rzeczy, chciałam ożywić niebiosa, słońce, gwiazdy, ziemię i wszystko moim zawołaniem kocham Cię. Chciałam zawiesić wszystko w akcie urodzenia Jezusa, aby wszystko mogło Mu powiedzieć kochamy Cię i chcemy królestwa Twojej woli na ziemi. I robiąc to, wydawało mi się, że wszystkie stworzone rzeczy skupiły swoją uwagę na akcie narodzin Jezusa. Kiedy drogie dzieciątko wyłoniło się z łona swojej niebiańskiej matki, niebiosa, słońce, a nawet mały ptaszek wykrzykiwały chórem kocham Cię i chcemy królestwa Twojej woli na ziemi. Moje kocham Cię w woli Bożej przeniosło się na wszystko, w czym wola Boża miała swoje życie. Dlatego wszystko śpiewało chwałę narodzin swojego Stwórcy. Widziałam nowonarodzone dzieciątko, które rzucając się w moje ramiona całe drżące, powiedziało do mnie, jaką wspaniałą ucztę przygotowała dla mnie mała córeczka mojej woli. Jak piękny jest chór wszystkich stworzonych rzeczy, który mówi kocham Cię i chcę panowania mojej woli na ziemi w stworzeniach ludzkich. Ten, kto żyje we mnie, może dać mi wszystko i wykorzystać wszystkie fortele, aby mnie uszczęśliwić i sprawić, bym się uśmiechał, nawet wśród łez. Dlatego czekałem na Ciebie, aby otrzymać od Ciebie niespodziankę miłości na mocy mojej woli Bożej. W rzeczywistości powinnaś wiedzieć, że moje życie na ziemi było tylko bólem, pracą i przygotowaniem wszystkiego, co miało służyć królestwu mojej woli Bożej, która musi być królestwem szczęścia i posiadania. W konsekwencji wtedy moje dzieła przyniosą wszystkie swoje owoce i przemienią się dla mnie i dla stworzeń w słodycze, radości i dobytek. Mówiąc to, zniknął mi z oczu. Ale wkrótce wrócił w małej złotej kołysce, ubrany w świetlistą szatę. On dodał, moja córko, dzisiaj są moje urodziny i przybyłem, aby uszczęśliwić Cię moją obecnością. To byłoby dla mnie zbyt trudne w tym dniu, nie uszczęśliwiać tej, która żyje w mojej woli Bożej. Nie dać Ci mojego pierwszego pocałunku i powiedzieć kocham Cię, jak w odpowiedzi na Twoje refreny kocham Cię. Byłoby mi zbyt trudno, przytulając Cię bardzo mocno do mojego małego serca, abyś nie czuła moich uderzeń serca, które mogą emitować ogieni. Chciałbym spalić wszystko, co nie należy do mojej woli. Zwłaszcza, że bicie Twojego serca odbija się echem od mojego i powtarza mi ten przyjemny refren, niech Twoja wola króluje na ziemi tak, jak jest w niebie. Powtarzaj to często, jeśli chcesz mnie uszczęśliwić i uspokoić płaczące dziecko. Popatrz jak Twoja miłość przygotowała dla mnie złotą kołyskę i czyny mojej woli Bożej przygotowały dla mnie szatę światła. Czy nie jesteś szczęśliwa? Po czym kontynuowałem swoje czyny w Bożym Fiacie woli Bożej. Wracałam do Edenu w pierwszych aktach stworzenia człowieka. Mój słodki Jezus, objawiając się we mnie, powiedział do mnie. Moja córko, Adam był pierwszym ludzkim słońcem odzianym w naszą wolę. Jego czyny były czymś więcej niż promieniami słońca, które, rozciągając się i rozpościerając się, miały odziać całą rodzinę ludzką, w której mieli być liczni synowie i córki mojej woli,
aby pulsować w tych promieniach. Wszystko w centrum tego pierwszego ludzkiego słońca. I wszyscy mieli mieć moc tworzenia własnego słońca bez przekraczania granic tego pierwszego słońca. W rzeczywistości, ponieważ życie każdego człowieka musiało pochodzić z tego słońca, każdy musiał umieć być słońcem samodzielnie. Jak piękne było stworzenie człowieka. Och! Jak bardzo przewyższał cały wszechświat. Wieś. Jedność jednego w wielu była największym cudem naszej wszechmocy. Podczas gdy nasza wola, jedna sama w sobie, musiała być zachowana, tak samo i nierozłączność wszystkich, komunikatywne i jednoczące życie wszystkich stworzeń ludzkich, symbol i obraz naszej boskości, ponieważ jesteśmy nierozłączni. Chociaż jesteśmy trzema osobami boskimi, nadal jesteśmy jednym Bogiem. Ponieważ jedna to wola, jedna świętość, jedna nasza moc. Dlatego zawsze postrzegamy człowieka tak, jakby był tylko jeden. Chociaż miał mieć swoje bardzo długie pokolenie, ale nadal scentralizowane w jednym. To niestworzona miłość, którą wlaliśmy w stworzonego człowieka, miała to gwarantować. Dlatego musiał z nas dawać i być takim jak my. A nasza wola, która jako jedyna działa w nas, musiała sama działać w człowieku, aby stworzyć jedność wszystkich i więź nierozłączności każdego. Dlatego, wykofując się z naszego Bożego Fiata woli Bożej, człowiek stał się zdeformowany i nieuporządkowany, przestał odczuwać siłę jedności i nierozłączności. Czy to ze swoim Stwórcą, czy to ze wszystkimi pokoleniami. On czuł się odtąd jak rozdwojone ciało, ze złamanymi kończynami i który nie ma już całej siły jedności całego ciała. Dlatego moja wola Boża pragnie ponownie wejść niejako w pierwszy akt stworzenia człowieka, aby zjednoczyć złamane kończyny i przywrócić człowiekowi jedność i nierozłączność całą, jaka była wtedy, gdy wyszedł z naszych twórczych rąk. Znajdujemy się w sytuacji rzemieślnika, który wykonał ten wspaniały posąg, co zadziwia niebo i ziemię. Rzemieślnik tak bardzo kocha swój posąg, że włożył w niego całe swoje życie. Tak więc w każdym swoim akcie i ruchu rzemieślnik czuje w sobie życie, scenariusz, ruch jego pięknego posągu. Rzemieślnik kocha go do granic szaleństwa miłości i nie może powstrzymać się od kontemplacji. Ale w całej tej miłości posąg, urząd morski uwił się na randkę z kimś innym, zderza się z fałszywym swoim wyborem i pozostają złamane części w jego kończynach i jego żywotnej części, która utrzymywała go zjednoczonym i zjednoczonym z rzemieślnikiem. Co nie będzie jego smutkiem? A czego nie zrobi, aby odnowić swój piękny posąg? Ponadto, biorąc pod uwagę, że nadal go kocha i że do tej szalonej miłości dołączyła miłość cierpiąca. Taki jest stan boskości w stosunku do człowieka. On jest naszym deliriem miłości i smutku. Chcemy przerobić piękny posąg człowieka. I jak zderzenie miało miejsce w istotnej części naszej woli, którą posiadał, gdy nasza wola zostanie w nim przywrócona, piękny posąg zostanie nam przywrócony, a nasza miłość zostanie zaspokojona. Dlatego nie chcę od Ciebie niczego innego, jak życia mojej woli Bożej w Tobie. Potem dodał łagodniejszym tonem. Moja córko, w rzeczach stworzonych, boskość nie stworzyła miłości, ale rozkwitła swoim światłem,
swoją mocą, swoim pięknem itp. Możemy też powiedzieć, że tworząc niebiosa, gwiazdy, słońce, wiatr, morze i ziemię, to nasze prace, które wykonaliśmy, i rozkwity naszych boskich cudownych cech. Tylko dla człowieka zdarzył się ten bardzo wielki cud stworzenia, cud życia i samo życie naszej miłości. Dlatego mówi się, że został stworzony na nasz obraz i nasze podobieństwo. I dlatego tak bardzo go kochamy, bo to życie i dzieło, które wyszło z nas, a życie jest warte więcej niż cokolwiek innego. Poszłam za Bożym Fiatem w stworzeniu, aby towarzyszyć Jego czynom. Mój słodki Jezus pojawił się we mnie i powiedział do mnie: moja córko, spójrz, spójrz, jak piękna jest moja kreacja. Jaki porządek, jaką zawiera harmonię. I jakkolwiek by to było piękne, niebo, gwiazdy, słońce, wszystko jest nieme. Nie mają mocy powiedzieć ani jednego słowa. Z drugiej strony w duszy ludzkiego stworzenia, żyjącego w mojej woli, niebiosa, gwiazdy, słońce, przeważający wiatr mojej woli Bożej, wszystko to ma głos. Mówią z taką elokwencją, że nikt im nie dorównuje. Aniołowie, święci, uczeni milczą i czują się ignorantami wobec słów niebios mojej woli. Ale dlaczego te niebiosa i te słońca przemawiają? Ponieważ zawierają życie. Ale czy wiesz, czym są te gadające niebo i słońca? Są wiedzą, którą ci objawiłem o mojej woli Bożej. Moja wola to nie tylko życie. Ona jest fontanną, źródłem i życiem całego i wszelkiego życia. Dlatego niebiosa tej wiedzy nie mogły milczeć. Więc każdy znajomy na moim boskim fiacie woli Bożej to niebo, słońce, wiatr. Wszystkie różniące się od siebie i które, posiadając cnotę mowy i posiadając boskie życie, posiadając moc produkowania nowe nieba i słońca, jeszcze piękniejsze, silniejsze, czystsze wiatry, by zainwestować serca ludzkich stworzeń i dokonać podboju swoimi cichymi jękami. Widzisz więc, moja córko, jak bardzo moja miłość do człowieka przewyższała miłość, którą miałem w stworzeniu rzeczy milczących, kiedy pokazałem ci tę liczną wiedzę o mojej woli Bożej. W rzeczywistości w stworzeniu jedno niebo, jedno słońce i tak dalej wystarczyło naszej miłości. Ponieważ chcieliśmy lepiej wykorzystać cały zapał naszej miłości w człowieku, który mówi i dla człowieka, który mówi. Chcieliśmy stworzyć mówiące niebo i słońca w głębi jego duszy. Ale wycofując się z naszej woli Bożej, ograniczył naszą miłość. A mówiące niebiosa nie miały już w nim życia. Ale nasza miłość nie powiedziała dość. Co najwyżej zatrzymała się i czekała. Ale nie mogąc się dłużej powstrzymać, wznowiła swoje stworzenie niebios i słońc, które przemawiają w małej dziewczynce mojej woli Bożej. Spójrz na nie w głębi twojej duszy. Cała moja wiedza o moim fiacie woli Bożej, wszystko w porządku i harmonii. Obecna w tobie wola Boża z tobą tworzy nowe akty, myślnik jeden jest niebem, mówi i tworzy drugie niebo, innym jest słońce, mówi. A stając się światłem i ciepłem, tworzy inne słońce. Innym jest morze i tworzy jego mówiące fale. Mówiąc, tworzy inne morze, aby objąć swymi falami cały świat, narzucić się swoim twórczym słowem i być usłyszanym, aby nieść wszystkim nowe morze pokoju i radości mojej woli. Kolejny to wiatr,
i czasami rozmawia ze swoim imperium, aby złamać najtwardsze serca, czasami pieszczotami, aby nie przestraszyć, i czasami mówi miłosnymi jękami, aby być kochaną. Gdy mówi, tworzy inne wiatry. Jego słowo biegnie, aby dać poznać życie, moc mojej boskiej woli. W sumie, cała moja wiedza o mojej woli Bożej jest nowym stworzeniem. Piękniejszym, bardziej urozmaikonym niż sama kreacja rzeczy stworzonych. Dużo piękniejszym, bo to kreacja, która przemawia ustami człowieka. Jej słowo jest życiem mojej woli Bożej, którą przynosi stworzeniu ludzkiemu. Dlatego cieszę się w Twojej duszy, ponieważ jestem w środku mojego nieba, moich gwiazd i moich gadających słońc. Ale moje szczęście podwaja się, kiedy poświęcasz się, aby pisać, bo widzę, że te gadające niebiosa wyjdą i aby ich słowo utworzyło nowe niebiosa, które przyniosą życie mojego boskiego fiat woli Bożej pośród stworzeń ludzkich. Wtedy niebo nie będzie już obce na ziemi, ponieważ te mówiące niebiosa utworzą nową niebiańską rodzinę na ziemi. Ich słowo umożliwi komunikację między Stwórcą a stworzeniem. Wiatry tej wiedzy połączą sekretne radości Trójcy Przenajświętszej. Stworzenie posiądzie boską świętość i szczęście, a wszelkie zło zniknie. Z radością zobaczę to stworzenie ludzkie szczęśliwe, tak jak wtedy, gdy wyszło z naszych twórczych rąk. Myślałam o tym, co mogłabym podarować małemu dzieciątku Jezus z okazji pierwszego dnia roku. Czy nie byłoby miło oddać mu moją ludzką wolę? Jako stołek dla jej małych stópek lub jako zabawkę dla jej małych rączek. Myślałam o tym, kiedy pojawił się we mnie mój mały Jezus. Powiedział mi: moja córko, twoja ludzka wola jest już moja. Nie jesteś już jej panią, skoro tak często mi ją już dawałaś. I używam tej woli ludzkiej czasami jako stołka. Czasem zaś jak zabawkę w rękach, albo trzymam ją w sercu, jako najpiękniejszy z podbojów i tajemną radość, która łagodzi moje liczne smutki. Chcesz wiedzieć, co chciałbym otrzymać w prezencie na ten dzień? Wszystkie czyny, których dokonałaś w mojej woli w tym mijającym roku. Te akty będą jak tyle słońc, które zorganizujesz się wokół mnie. Jakże będę szczęśliwy, widząc, że mała dziewczynka mojej woli Bożej dała mi w darze wiele słońc swoich czynów. A ja w zamian udzielę ci łaski, abyś mogła podwoić te słońca czynów dokonanych w mojej woli, abyś mogła mi ofiarować z powrotem jeszcze piękniejszy i bogatszy prezent. Następnie dodał: moja córko, każda manifestacja, którą ci dałem o mojej woli Bożej, jest jak nowa kartka twojego życia. Gdybyś wiedziała, ile pięknych rzeczy zawierają te strony. Każda z nich to prąd między niebem a ziemią. To jeszcze jedno słońce, które będzie świecić nad wszystkimi głowami. Te strony będą posłańcami niebiańskiej ojczyzny. To są kroki, które moja wola Boża podejmuje, aby zbliżyć się do stworzeń ludzkich. Dlatego te manifestacje, jako karty życia, utworzą epokę dla przyszłych pokoleń, w której będą czytać i poznawać wiedzę o Królestwie mojego Fiata Woli Bożej i o wielu krokach, które podjął, aby znaleźć się wśród nich, i nowe prawa, które dał im do ponownego wejścia do Jego Królestwa. Moje manifestacje to dekrety. Dopiero,
Gdy chcę obdarzyć tym dobrem, działam, aby manifestować wiedzę. W konsekwencji wszystko, co ci powiedziałem o mojej woli Bożej, stanowi boski kapitał, który stworzyłem. Dlatego te strony, które będą zawierały długą historię mojej woli, będzie to najpiękniejsza w twoim życiu historia i przeplatając się z historią świata, stworzy najpiękniejszą epokę wszystkich wieków. Potem pomyślałam o ostrym bólu, jaki odczuwało dzieciątko Jezus podczas obrzezania. Miało zaledwie 8 dni i poddało się tak bolesnemu skaleczeniu. Jezus objawił się we mnie i powiedział do mnie: Moja córko, Adam, w pierwszym okresie swego życia, grzesząc, zadał jego duszy ranę, z której wyszła wola Boża. W jej miejsce pojawiła się ciemność, nędza i słabość, które utworzyły robaka w drewnie wszystkich dóbr człowieka. Tak więc, jeśli posiada jakąkolwiek własność poza moją boską wolą, czymkolwiek są te towary, są jedzone przez robaki, trawione przez robaki, bez substancji, oraz dlatego bez siły i bez wartości. A ja, która tak bardzo go kocham, w pierwszych dniach mojego życia tutaj na dole, chciałem poddać się obrzezaniu i doznałem bardzo okrutnego skaleczenia, aż do łez. I przez te rany otworzyłem drzwi ludzkiej woli, by wpuściła ponownie moją wolę do siebie, aby moja rana mogła wyleczyć tę ludzką wolę i zamknąć człowieka ponownie w moim boskim fiacie woli Bożej, co uwolniłoby go od robaka, nieszczęścia, słabości i ciemności. Za mojego wszechmocnego fiata woli Bożej cały jego dobytek zostanie przerobiony i odrestaurowany. Dziewczynko, wiedz to dobrze, że od momentu poczęcia i od pierwszych dni moich narodzin myślałem o królestwie mojej woli Bożej i jak uczynić go bezpiecznym wśród stworzeń ludzkich na ziemi, jako jest ono w niebie. Moje westchnienia, moje łzy, moje powtarzające się szlochy miały na celu jedynie ponowne ustanowienie królestwa mojego fiat woli Bożej na ziemi. W rzeczywistości wiedziałem, że bez względu na to, jakie towary i dary mógłbym mu dać, człowiek nigdy nie byłby szczęśliwy, ani nigdy by nie posiadał pełni błogosławieństw świętości, ani insygnii z dnia jego stworzenia, które czynią go królem i panem. Wciąż były sługą, słabym i nieszczęśliwym. Ale dzięki mojej woli i sprawiając, że ona w nim zapanuje, oddałbym człowiekowi od razu wszystkie towary i dary, jego pałac królewski i jego panowanie by nie przepadło. Minęło około 20 wieków, a ja się nie zatrzymałem. Moje westchnienia wciąż trwają. Zamanifestowałem ci tak wiele wiedzy o mojej woli Bożej. Te prawdy są niczym innym jak słowami moich łez i niezatartymi znakami moich cierpień i moich jęków. Zamienione w słowa, manifestują się tobie, abyś pisał na papierze, w najczulszy i najbardziej przekonujący sposób, w odniesieniu do mojej woli Bożej, co należy poznać i jak bardzo chce ona panować na ziemi, tak jak panuje w niebie. Dlatego z naszej strony boskość zdecydowała nieusuwalnymi i niezmiennymi dekretami, aby nasza wola Boża zapanowała na ziemi. Nikt nie może nas poruszyć. Na znak tego wysłaliśmy z nieba armię jej znajomych prawd i objawień. Gdyby tak nie było, nie warto byłoby narażać wielkich bogactw woli Bożej. Nadal pozostałyby ukryte przed ludźmi,
jak to było przez wiele stuleci. Zostały objawione i odkryte przed Tobą i przed niektórymi z grona duchownych Kościoła. Teraz czekamy na udział stworzeń ludzkich, którzy zwlekają i wciąż wahają się przed podjęciem decyzji, zwłaszcza tych, którzy czekają, zamiast pracować nad ujawnieniem tajemnic mojej woli Bożej i wielkich korzyści płynących z jej poznania. Ludzka wolo, jesteś wolna, ale jakże jesteś niewdzięczna. Czekam na Twoją decyzję, żebyśmy mogli wymienić pocałunek i to, że mogę dać Ci królestwo, które dla Ciebie przygotowałem. Czemu nadal zwlekasz? Moja córko, módl się i nie stawiaj ty sama przeszkód dla tak wielkiego dobra, które będzie największym przejawem naszej miłości. Kontynuuję moje zwykłe poddanie się Bożemu fiat woli Bożej. Śledząc jego działania, zobaczyłem tłum ludzi, wszystkich niskich, niedożywionych, schorowanych, chudych i kilku rannych. Nie było w tym tłumie ani dziecięcej świeżości, ani piękna młodości, ani godności dorosłego człowieka. Wyglądali jak mozaika ludzi bez diety, głodujących, bez wystarczającej ilości jedzenia. Kiedy jedli, nigdy nie wydawali się nasyceni. Jakąż litość wzbudził we mnie ten wielki tłum, który zdawał się reprezentować prawie cały świat. Nie wiedziałam, kim oni byli, ani jakie było znaczenie ich natury i dlaczego żaden z nich nie osiągnął normalnego rozmiaru. Mój umiłowany Jezus pojawił się we mnie i powiedział do mnie: moja córko, co za tłum nieszczęśników. Nie są niczym innym jak wielką rzeszą tych, którzy wyszli z ojcowskiego dziedzictwa, daru od ich Ojca Niebieskiego. Biedne dzieci, bez ojcowskiego dziedzictwa, nie mają swojej ziemi, by żyć bezpiecznie. Nie mają wystarczającej ilości pożywienia, aby się wyżywić i są zmuszeni do życia z grabieży i kradzieży oraz pożywienia bez substancji. Dlatego prawie trudno jest im osiągnąć normalny rozmiar, ponieważ ich kończyny nie mają wystarczającej siły, aby rosnąć. Byli więc chorowici, kalecy, głodni i nigdy nie usatysfakcjonowani. Wszystko, co zabierają, nie nadaje się do ich wzrostu, ponieważ nie jest to dla nich odpowiednie i ustalone pożywienie, ani nie jest częścią ich dziedzictwa. Moja córko, dziedzictwem, które mój niebiański Ojciec dał temu tłumowi ludzi, była moja wola Boża. To w niej musieli znaleźć żywność do wzrostu i osiągnięcia odpowiedniej wielkości, balsamiczne powietrze, które musiało uczynić ich zdrowymi i silnymi, odciskając na ich twarzy świeżość dziecka, piękno młodości i godność dorosłego człowieka. Nie brakowało żadnego dobra w tym dziedzictwie, którego człowiek musiał być mistrzem i musiał mieć do dyspozycji wszystkie dobra, których pragnął w swojej duszy i w swoim ciele. W ten sposób, pozostawiając dziedzictwo mojej woli Bożej, człowiek nie znalazł już tych rzeczy dla siebie, nie był już panem, lecz sługą, zmuszonym do życia w ubóstwie. Jak może w takim razie urosnąć do swoich normalnych rozmiarów? To niemożliwe. Dlatego czekam z taką miłością na tłum tych, którzy muszą żyć w naszym dziedzictwie Bożego fiata woli Bożej. Utworzy dla nas najwspanialszy tłum normalnych ludzi, pełen piękna i świeżości, karmionych pożywnymi pokarmami, które sprawią, że będą silni i dobrze rozwinięci.